Hej, hi, hello, witamy w ciekawym miejscu, a dokładnie Black Forest, restauracja, w której jeszcze nigdy nie byliśmy, bo znajdowała się trochę za Pattayą i nigdy nie za bardzo mieliśmy jak tutaj przyjechać i w sumie nawet wcześniej nie znaliśmy. Tutaj musimy podziękować Marcie, koleżance, którą tutaj poznaliśmy w Pattayi, która powiedziała nam o tej restauracji, że jest to fajne miejsce, warte do nagrania jakiegoś filmu i w ogóle, żeby tu przyjść zobaczyć jak jest, więc chętnie Wam też pokażemy. Dziękujemy Marta za rekomendację. Mam nadzieję, że będzie to fajne miejsce i wszystkim będzie się podobało. Także już Wam tutaj pokazuję jak to wygląda. Tutaj mamy jakieś takie wodospady porobione. Bardzo tutaj już na początku ciekawie to wygląda. Dużo jakiejś roślinności, dużo zieleni. I takie tutaj miejsce. Wygląda naprawdę na początku całkiem ciekawie. Sami zobaczcie. Bardzo ciekawe miejsce tutaj z zewnątrz. Za chwileczkę oczywiście wejdziemy do środka. Tylko chcę Wam jeszcze tutaj pokazać, jaki mamy ogromny parking. Gdzie można naprawdę zaparkować bardzo dużo samochodów. Nie wiem, czy dlatego, że aż tak popularna to restauracja jest, tak duża, że tak dużo ludzi tu przyjeżdża, że jest potrzebny tak duży parking. Czy po prostu tak ono. Nie wiem, zaraz się przekonamy. Samolot zaparkował na dachu. Chyba się rozbił. Co tam masz do karmienia? Jedzonko na rybę. Okej, będziemy karmić zaraz rybki. Black Forest. Tak to tutaj wygląda. No dobra, wchodzimy do środka, bo jestem bardzo ciekaw jak to wygląda, a poza tym jestem już głodny i jeszcze potrzebuję siku, pipi do toalety. O, rybki już są na starcie. Ej, a tu chyba jest jakiś pająk. Ale dziwoląg, pająk dziwoląg, ale go nie widzicie. Chociaż widzicie teraz. Ej, patrzcie, tutaj jest jakiś pająk, taki śmieszny, na pajęczynie, jakiś taki rozciągnięty. Dziwnie wygląda. Możesz to podejść bliżej, o patrz, tu drugi łazi. No. Oj. Ten łazi. Ładny? Tak. A. Nie, mówi, że łazi. A, że łazi. Dobra, o poczekaj, żaba, aż się jej wystraszyłem. Mówiłam, że żaba. No tak, przecież nie słyszałem. Jeszcze. O Jezu, jakie głodne ryby. Dajcie tym rybom coś jeść. O Jezu, zaraz wyskoczą na nas. Tak jak w tym kiedyś karmiliśmy, Emma, pamiętasz? Pamiętasz jak karmiliśmy, jak byliśmy na Krabi? To też tak karmiłaś tam w tym jednym hotelu ryby. Wow. Trochę głośno, idziemy dalej. Wow. No ciekawie, bardzo ciekawie. Idę zobaczyć tutaj. Co tam się dzieje? Wszędzie są te rybki. Sobie pływają. Niezły raj tutaj mają. I pełno ich tu jest. Tutaj tych stawików i ryb to jest tyle, że ci braknie jeszcze tego jedzenia razy 3. Ptaszki śpiewają. Tutaj tak trochę pradawnie wygląda. Ciekawie, nie? No. A coś pachnie, chyba te kadzidełka. No. Pełno ryb. Tutaj mamy miejsce dla Buddy. I tutaj właśnie czuć te kadzidełka. Pewnie można tutaj przyjść i jakieś swoje jeszcze powbijać. A w sumie jestem trochę zmylony, bo Black Forest Cafe mamy w prawo i w lewo i restaurację też mamy w prawo i w lewo. To będzie osobno restauracja, osobno kafe? Chyba tak. Gdzie idziemy? W którą stronę? Restaurant. A restaurant w lewo też jest? Idziemy w prawo. A czemu? Wiemy. Okej, okay. Ja myślałem, że tu w lewo, no ale dobra. Ale możemy iść w prawo. Możemy też iść w lewo. No to idźmy w lewo. Pod paprotkami. Muszę aż kucać, żeby mnie po głowie nie posmyrały mojej łysej. Mogę na skaczą te pająki. No. Skaczą? Nie wiem czy skaczą, ale. Ale pająków to tu trochę może być ogólnie. Mhm. O, jest już pierwszy budynek. Ale no, bardzo fajnie zrobione miejsce.
trzeba przyznać. O tak, tutaj mamy kawiarenkę za szybami. Idziemy do restauracji coś zjeść. Ile kosztowało to jedzenie? Ile? 10 batów. Złotówkę za taki pokarm dla rybek. Gdzie frajdy, a frajdy dla Emmy. Chodź, zobaczysz, jak tu ładnie. O ja cię. Stoję, czekaję. Ale piękne miejsce. Wow. No tutaj duże sztuki pływają na dole. Co? Dużo dużych rybek. Te to chyba tutaj mogą wskoczyć aż na górę. Ale głodne ryby. Chyba im smakuje to jedzenie, co? No. Dużo. Tamte są takie biedne, nie mają. To tam będzie. No. Tu mają odgrodzone jakoś. No. Ale tam są czarne i w ogóle czarne nic nie widać. Tam po lewej jeszcze coś jest, jakaś, jakiś plac zabaw, no. Wow. Tak, tu płynie. Tylko widać na wodę. Chodź dalej, jeszcze zobaczymy, bo tam się to troszkę jeszcze ciągnie. Zwiedzajmy. A tu w ogóle są toalety, a właśnie do toalety to ja potrzebuję. Cholera. Dobra, może tam w restauracji też będą jakieś. A myślisz, że będzie jeszcze trochę rybek? No tak, na 100%. Tutaj kuchnia. Kuchnia, nie? Ciasta pan. Czekoladka roztopiona? Ciasta pan piecze właśnie. No ale ładnie ktoś tak namalował. W 3D. Tutaj taki słoń ładny. Aligator czy krokodyl. Ale ładnie narysowane, no. Tak kurde, prawie że jakby wychodził tutaj ze ściany. O, nawet dinuś się znalazł. Fajne, fajne, fajne. O, tutaj poważniej. Tam jakieś kościotrupy, jakieś coś. A tutaj co? Nie wiem. A, żeby sobie tutaj zrobić zdjęcie bez zgaci. Okej. No bardzo ładnie wszystko jest tutaj namalowane. Podoba mi się. Żyrafa. Ale zaczyna pachnieć jedzeniem. O ja cię, jak jestem głodny. Piąta. No to jest idealna pora, żeby iść coś zjeść. Ale zapachy. Naprawdę. Żałujcie, że tego nie czujecie. No a jak jesteście głodni, to nawet się cieszcie, że tego nie czujecie. Takie zapachy z jakiegoś grilla albo z czegoś, że o ja cię. Tam są toalety. Za sekundę idę do toalet. Ale jeszcze tutaj jeden rzut. Można sobie wejść do środka na pewno i zrobić zdjęcie pięknymi krajobrazami. I chyba siedzi się tutaj tak na zewnątrz, no jak się chce, bo widzę, że tam w środku chyba też jest jeszcze jakaś restauracja, ale można sobie siedzieć też tu, w takich tutaj zaroślach przy samej wodzie. Ale klimacik. O, tam mamy seafood dział. Okej. Może to tymi seafoodami tak czuć? Nie wiem. Tutaj jakaś lampka podświetlająca wodę na różne kolory. Sztuczne ptaszki. I kolejne wodospady. Ale fajnie, bo jest tu chłodno. Bo jest tyle cienia, tyle tej roślinności, że w ogóle nie jest gorąco. Jeszcze taki delikatny, bardzo delikatny, ale jednak wiaterek. Oj, przyjemnie się tu chodzi. Tylko te zapachy na pusty żołądek, to oj, oj. Dobra, idziemy dalej zobaczyć, co się dzieje. Tutaj są stoliki poukładane. Wentylatory muszą być, żeby schłodzić się troszkę. Bo mimo wszystko, jak jest wiatr,
no to jest o wiele przyjemniej. No kurde, no mega alejka taka zarośnięta. Nie ma ludzi za bardzo. Nie wiem dlaczego. Takie fajne miejsce. Może dlatego, że jest drogo albo coś. Nie wiem. W sumie nie widziałem menu. Nie wiem ile, co tu kosztuje. Zaraz się okaże. Kurde, tam taka sala, stoliki. W środku widać przez szyby. Wszystko pięknie poukładane, wszystko przygotowane. A nie ma ani jednej osoby, nie ma ani jednego człowieka. Patrz, tutaj w ogóle chyba ten. Było takie baseny na te no, rybki, jakieś no cały seafood, owoce morza wszystkie. Pewnie sobie tutaj, ale to już widać od dawnego, od długiego czasu nie używane, bo tu jakieś pajęczyny się porobiły i tak dalej, więc raczej już tu nie ma wkładanych. No tutaj jest seafood, no to chyba tu. Kurde, tu nikogo nie ma. Aż dziwne. Okay, sorry, Cap. Where is main restaurant here? The main restaurant is downstairs. It's the opening area right now. Oh. You can go down this way in a car and I will tell you. Oh, what is here? Okay. This one is also the restaurant, but it's a group party. Okay, okay. It's for groups, like reserve groups. Okay. But you can also eat at the cafe. It's also an air conditioner room if you want an air conditioner room. There where is cafe, there is a restaurant. The same place. Okay. Możemy tu jeszcze zerknąć, co tu jest. Tak na szybko. W sumie wyjście gdzieś na wioskę, bo ogólnie jesteśmy na wiosce. A możemy zerknąć, co tu jest. Jakiś parking. No też to chyba można przyjechać od tej strony może. O, sklepik jeszcze. Po lewej. Dobra, to jednak musimy się wrócić. A gdzie była ta główna? No tam na samym początku była tam, gdzie były te ciasta wypiekał pan i w ogóle. To tam się idzie coś jeść. No właśnie, tam jest jeszcze klimatyzacja. Wiem, co to air condition. Wiesz, co to jest air condition? No. Też. To sam. Five thirty, the last order. Okay. Wow, we have only 30 minutes. Wow, thank you. Oh my god, to niedobrze. Bardzo krótko otwarta restauracja. Co to za restauracja, co jest otwarta do... Co zamówienia przyjmują do 17.30 tylko? Nie wiem, może później właśnie tu robią, cholerka. To mamy bardzo mało czasu, żeby coś zamówić. Pół godzinki, no ale no dobra, no wystarczy raczej. Więc spieszymy się szybko do głównej restauracji złożyć zamówienie, ale bardzo dziwne, że tylko do 17.30 można coś zamówić do jedzenia. Wręcz nieprawdopodobne. Jesteśmy już w tej kafejce i tutaj właśnie złożyliśmy zamówienie. Ciekawe miejsce w środku. Taki żyrandol. Ściana z paprotek. I ogólnie fajny klimat. I tutaj mamy kawiarenkę. Tylko, że jest otwarta do 18. Bardzo krótko. Jest godzina 17.15. Dopiero złożyliśmy zamówienie. Trzeba czekać około 15-20 minut na to zamówienie. No to nie wiem, czy będziemy mieć tylko 20 minut na zjedzenie do 18, żeby wyjść. No nie wiem, zobaczymy. No ale mam nadzieję, że jakoś to wszystko sprawnie pójdzie. Good. Mm-hmm. O, to moja zupka. Znaczy możesz oczywiście zobaczyć, sprawdzić tak gdzie tam, ale... A to jest duży ryż. Zobaczcie na ten ryż. Spicy. Dorkę przydusiło. Pyszna. Emma, powiedzisz, że jak ty zjesz ten ryż, to on jest dwa razy większy niż twoje całe ciało od głowy do pasa. Thank you. No my god, co za uczta. Największy ryż, jaki kiedykolwiek widziałam. Pan się pytał mnie, jak zamawiałem ten ryż. Chcecie duży ryż czy mały? Bo mówi, jeden to jest taki mały, to jest tylko dla taką małą. Okej. Dobra, bo musiałem zapłacić. I wracając do tego ryżu, to masz łyżkę w ogóle, bo ma taką łyżką się nie je. To jest do nakładania na talerz. Weź sobie tutaj normalną łyżkę. Bo właśnie, jeszcze wracając do tego ryżu. To jest zmniejszone i ja na taką wielką porcję. Pan powiedział, że ten jeden ryż, taki zwykły, mały, to jest dla jednej osoby, a wy tu w trójkę jesteście, to weźcie sobie trochę większy. Ja mówię, no to dobra, niech będzie trochę większy. Ale nie sądziłem, że on nam da taki ryż, że jeszcze nam na 3 dni wystarczy tego ryżu. Na 3 razy, po 3 dni, na po 3 razy. A ile on kosztował? Nie wiem, ale za wszystko zapłaciłem 600... 600 coś plus jeszcze napoje, to łącznie 700 batów. 700 batów to jest jakieś... Ale a to nie wszystko zliczone jest? Nie, osobno musiałem zapłacić za picie, a osobno za jedzenie.
bo picie kupowaliśmy tak jakby tutaj w tej kafejce, a to kupowaliśmy tak jakby w restauracji, ja nie wiem o co tu chodzi, ale jakieś takie rzeczy, więc za te takie naprawdę konkretne jedzenie, bo ta zupa z żeberkami, ten ogromny, przeogromny ryż z 5 porcji plus jeszcze kurczak, no to to wszystko kosztowało tam 70 coś złotych wraz z kolą, wodą i tam jeszcze jakąś fantą. No, także parę osób się tutaj najadło, zdecydowanie. Ten ryż wystarczyłby spokojnie na 5 osób, ta zupa na 2 osoby albo na 3, a kurczak na 2 osoby. Dobrze, że jesteśmy tacy głodni. Dobra, koniec kamerowania, gadania, ja chcę coś zjeść. Masz 3 sekundy. Że tutaj jest zamykają o 18, aż do 17.30 można Już to mówiłem, ale dobra, okej. Okay. Ale się najedliśmy po prostu, ja jestem zapchany pod korek, a jeszcze taka normalnie wielka paka ryżu, oczywiście zabrana do domu, take away. No bo kto by zjadł tyle ryżu, masakra. A tego ryżu jeszcze tu zostało z 2 porcje co najmniej. To sobie zabraliśmy, bo jeszcze Emma chętnie go zje, bo naprawdę dobrze smakował. A ja tutaj jeszcze ostatnie sekundy chcę zobaczyć, co tutaj jeszcze ciekawego jest. Bo tutaj właśnie jest ten plac zabaw jakiś. Też się tylko tutaj tędy przejdę. Czyli tutaj dzieci miałyby fajną frajdę, jakby co. Bo właśnie nie ma słońca. Jest dużo tej roślinności, tak jak mówiłem, praktycznie o każdej porze dnia można się tutaj przyjść pobawić. No oczywiście nie wieczorem, no bo będzie zamknięte, a właśnie jest za 2:06, więc pomalutku musimy się stąd zwijać. Ale są jakieś huśtawki jeszcze, tutaj są jakieś ślizgawki, jakby co. I naprawdę mega miejsce, mega miejsce, żeby sobie tutaj przyjść na kawkę, na ciasto, coś zjeść. Dania bardzo smaczne, porcje duże, ceny takie w miarę normalne. Bo ten ryż taki ogromny, naprawdę z tylu porcji, to on tam kosztował jakoś 200 coś batów, więc no całkiem spoko cena. Moja zupa też kosztowała 230, dokładnie 229, więc gdzieś tam najtaniej na mieście pewnie taką zupę można kupić. Kiedyś ostatnio kupowaliśmy gdzieś tam 180 czy coś, więc ta jest trochę droższa, ale nie jakoś bardzo dużo, ale za to jakie miejsce, a nie gdzieś, kurczę, że tak powiem, na street foodzie. No i ten kurczak, nie wiem, on tam kosztował 130 batów chyba czy coś, więc całkiem spoko ceny. Jakieś oczywiście były tam jakieś dania droższe też, no ale to jak w każdej restauracji. Kurczę, jaki fajny, naprawdę fajny park, fajny las, takie fajne miejsce do takiego chilloutu, do posiedzenia i właśnie, nie wiem, napicia się kawki, na spędzenie miło czasu. Także zapraszam, jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, do subskrypcji, do pozostawienia łapki w górę pod filmem. Jeszcze w sumie tutaj taką jedną ciekawostką wartą uwagi jest to, że na środku tego tutaj stawiku dużego, największego jest jeszcze scena taka, gdzie najprawdopodobniej grają jakąś muzykę live. Black Forest i tam widzę perkusja cała, jakieś inne sprzęty do grania w środku, tylko zasłonięte taką jakąś tam płachtą. No i gdyby tutaj teraz jeszcze grała jakaś taka muzyka, gdyby tu właśnie jeszcze można było dłużej posiedzieć, no to byłby mega klimat i mega po prostu no, przyjemne, fajne miejsce. Także koniecznie muszę dowiedzieć się, jak to miejsce funkcjonuje, czy tu o co chodzi z tą orkiestrą, czy jest to kiedykolwiek później otwarte, po jakichś późniejszych godzinach i jak to w ogóle wszystko wygląda. To jakbym się coś kiedyś dowiedział, to na pewno wam jeszcze w jakimś kolejnym odcinku powiem. Tutaj jeszcze też są fajne te światełka takie klimatyczne. To są takie sztuczne jakieś, nie? To się, no jak w jaskini jakieś, no. Takie. Z czego? W jaskini. No, takie fajne, fajne rzeczy tu porobili. W tym wideo to wszystko, ale nie rozłączajcie się, bo jak macie ochotę jeszcze coś ciekawego poglądać, to teraz właśnie zapraszam was na kolejny odcinek, w którym wybierzemy się na Soi Bukao, na jedną z dzielnic tutaj Pattayi, gdzie też pójdziemy coś zjeść. Zobaczycie, jak wygląda tutaj jedzenie, jakie są ceny i ogólnie zobaczycie ciekawy odcinek jeszcze między innymi z taką dziewczynką, która się do nas przyłączyła. Także zapraszamy do odcinka. Link znajdziecie oczywiście w opisie filmu, pierwszym przypiętym komentarzu i widzicie ikonkę, w którą możecie od razu kliknąć i przejść do tego odcinka. Także zapraszamy.